Ramki reflektora Bizon trafiły do mnie do malowania. Trzeba je ładnie przygotować. Trochę są zardzewiałe. Widzę, że były raz malowane chyba, bo jakiś tu podkład mają na sobie. Ale mimo wszystko trzeba je jeszcze raz przeszlifować, przematować. One często korodują, potrafią przekorodować nawet na wylot. Tam się zbierze jakaś plewa, jakaś wilgoć. I tak długo ta wilgoć tam siedzi, że aż przegnije ramka. Może się to wydawać nieprawdopodobne. To są do reflektorów Zelmot. Nie są aż takie kiepskie, bywają nieraz gorsze. Jeszcze trochę jakiegoś dziadostwa takiego. Trzeba to wszystko wyczyścić. Trochę do wody gdzieś włożyć, gdzieś umyć. No. Tutaj są już bardziej przekorodowana ta niż tamta. W gorszym stanie jest. Nie ma się tu z nimi co cackać. Papier dosyć gruby, ale już zużyty. Jakaś tam 150. Woda pięknie rdze rozpuszcza. Rdza płynie. Niech płynie. Podkład mi trochę, co był poprzedni, się trzyma, ale mimo wszystko ta czarna farba podpadała. Brzydko to wygląda. Są czasochłonne i pracochłonne roboty przy bizonie, które nie zawsze pokazuję, bo to właśnie przy takich rzeczach najwięcej pracy. Każdy detal wyczyścić, wyszorować, umyć, wygładzić. Ręczna praca. Tylko niby ramki, ale przy nich jest zabawy. Nieraz są przekorodowane nawet na wylot, nieraz zostawiam, nieraz gdzieś tam podłatam, a nieraz po prostu jak są pogięte, to szukam drugich gdzieś na szrotach bizonowych.
Nie tylko, bo to są od ciężarówek lampy starych polskich, Jelcz na przykład, albo z samochodu Warszawa. Nie wiem, czy w Starze takie też były. Może były. Były dwie wersje, chromowane i czarne. Do bizona ładniej pasują czarne. Kombajn nie powinien zardzewieć, bo powinien być garażowany, ale mimo wszystko gdzieś tam woda nieraz wejdzie i w tej lampie ona stoi cały rok, nawet garażem. I korozja idzie. Niemiłosierna. Przestrzeń zamknięta. I tu właśnie jest pokazana, że przestrzeń zamknięta bardziej koroduje niż ta przestrzeń otwarta. Jeszcze jakąś szczotką drucianą na fleksie tego nie poczyścić. Tyle warstw, tych różnych farb tu jest. Lepiej do piaskowania oddać, ale nie mamy takich możliwości, żeby każdą pierdołkę dowozić do piaskowania, bo aż tak nie robimy z tego kombajnu. Dokładnie. Jak będzie się jakiś kolekcjonerski egzemplarz robi, to tak się zrobi. To jest kombajn do pracy. Umyję, wysuszę i chyba jeszcze trochę tutaj szyfierką gdzieś może przejadę w środku. Myślę, żeby tutaj przejechać. Po wyczyszczeniu na szczotce się trochę sytuacja zmieniła. To teraz zupełnie inaczej wygląda. Praktycznie cała farba spadła. Trzeba było od razu pójść na szczotkę. I teraz tylko dogładzić papierem. Od środka, gdzie jest sam podkład, to w zasadzie nie atakowałem. Niech ta warstwa już będzie, która tu jest. Ale od zewnątrz, żeby mi tutaj ładnie wyglądało, postanowiłem wszystko zedrzeć. Jeszcze nieraz potrafi zważyć farba. Gdy zacznie rozpuszczać stare powłoki, nowy lakier, rozpuszczalniki w nim zawarte, i się robi wtedy bałagan.
z dwóch stron przejechałem. Były to takie jakieś żery delikatne. Te fabryczne żery mogą być nawet. Ramki zardzewiałe mogły już być nawet nowe. Zanim trafiły na kombajn. Też nie wiadomo, czy to są oryginalne. Raczej wątpię, żeby to były z 1981 roku. Chociaż jak kombajn by był garażowany, to może by przetrwały. Kombajn bardzo zardzewiał. Chodzi też o to, żeby zrysować tę powierzchnię, żeby ta farba się jak najlepiej trzymała. Im więcej rys jest, tym lepiej. Rdza trochę płynie. To piaskowanie by wyczyściło to idealnie, ale to mogło nawet przedziurawić. Jak cieniutka blaszka jest. Dobra, starczy tego. Tej zabawy. Teraz trzeba to tylko umyć. Wysuszyć, odpuścić i będzie podkład. Patrzę, że tu jakieś ogniska farby starej są. To je usuwam. Czas na malowanie. Najpierw pójdzie podkład. Od środka. Ale się kurzy. Jak to ze sprayu. A środka to może nawet i grubiej, tu jak nawet jak się zaciek zrobi, to nic nie szkodzi. Nie ma się to tutaj patyczkować. Dobra. I od zewnątrz to samo. Jeszcze, widzę niedomalowane. Teraz od zewnątrz. No jest pomalowane. Czekam aż wyschnie. To są ramki w kolorze RAL 9005. Czyli czarny kolor, czarny połysk. Dwie rameczki są ładnie pomalowane, przygotowane do montażu do Bizona. Ale jak już jestem przy tych ramkach, to powiem, że są też ramki w kolorze srebrnym. I te ramki w kolorze srebrnym czasami się na Bizonach widuje.
Tutaj mamy na przykład plac z bizonami. I w bizonie tutaj mamy, jak widać, srebrne ramki, srebrne ramki, srebrne i srebrne, czarne, czarne. Osobiście mi się wydaje, że ładnie wygląda z czarnymi. A czy ze srebrnymi wychodziły fabrycznie? Raczej wątpię. Tutaj mam takie ładne, w ładnym dosyć stanie te srebrne ramki. I te ramki srebrne to są ramki, które były w samochodach stosowane. Nie wiem dokładnie w jakich tych samochodach. Myślę, że z lat 60., z lat 70. Jelcz, myślę, że na pewno takie ramki miał. Nie wiem, czy czasem Żuk nie miał takich ramek. Warszawa też miała takie ramki. Takie stare polskie samochody. Może Star miał. Jakaś wersja stara mogła też mieć takie ramki. A czy samochody miały czarne ramki? Niewykluczone, że miały. Choć do bizona preferuję czarne. Lepiej to wygląda z czarnymi ramkami. No tutaj mamy bizona Super, ma czarne ramki. Tu mamy bizona Rekorda. Też ma czarne. No w niebieskim Rekordzie by to dziwnie wyglądało z tymi srebrnymi, tak trochę. Mało profesjonalnie mi się wydaje. No tunezyjczyk to osobiście malowałem na czarno. Ale jak jesteśmy przy tych ramkach, jeszcze warto dodać jedną rzecz. Te ramki są przykręcane na taki specjalny wkręt. Tu mamy taki specjalny wkręt. To jest chyba mosiężny wkręt, mi się wydaje. Warto jej nie zgubić, tej śruby, bo ona ma takie specyficzne prowadzenie. Ona tutaj ładnie pasuje i się ślicznie dokręca i trzyma. O. Lubię, jak jest ta śruba fabryczna. Jak jej ktoś nie zgubi, bo czasami bywa, że ktoś zgubi, stawi na przykład coś takiego, albo w ogóle jakąś śrubę szóstkę wkręci, taką paskudną z podkładkami. Nie polecam takich rozwiązań. Jeśli już ktoś naprawdę zgubi tą śrubkę, to niech chociaż da chociaż taką śrubkę w ostateczności. Jest to śruba szóstka z takim łbem stożkowym. Będzie bardzo podobna do tej oryginalnej. Chociaż koneserzy bizonów lubią, jak jest oryginał. Ja na przykład na to zwracam uwagę. To tyle z ramek od bizona.